Dnia 16 października w piątek w stołówce szkolnej Gimnazjum nr 1 odbyło się przedstawienie z okazji Dni Papieskich, przygotowane pod kierownictwem pani Doroty Wojny i pani Barbary Hejne. Uczniowie klas 2 A i 2 B pokrótce przedstawili nam życie Karola Wojtyły, kiedy był jeszcze uczniem gimnazjum. Zaproszono szczególnych gości, w roli których wcielili się uczniowie gimnazjum. Mogliśmy więc poznać wychowawczynię Karola Wojtyły z czasów gimnazjum, kolegę z pracy w kamieniołomach, studenta, kolegę z czasów studenckich, księdza wikarego z parafii Karola Wojtyły oraz turystkę. Całość uświetnił szkolny zespół muzyczny pod opieką pana Leszka Wawrzynowicza, który zaśpiewał m.in. ulubioną pieśń Karola Wojtyły Barkę. Przedstawienie zakończyło się wypowiedzią pani dyrektor Lili Baranowskiej. Spotkanie pomogło uczniom przypomnieć życie i osiągnięcia Jana Pawła II. Ten dzień jest wyjątkowo ważny dla nas wszystkich. Nasza szkoła trzyma imię polskich noblistów. Wszyscy byli pełni emocji, nie obeszło się też bez wrażeń. Popatrzmy teraz, jak przebiegała ta uroczystość. Gimnazjum nr 1 w Śrobie ma swojego patrona. Dnia 24 października szkole nadano imię polskich noblistów. Uroczystości odbyły się w stołówce szkolnej, która na tę wyjątkową okazję zamieniła się w piękną scenę, na której wystąpili młodzi artyści gimnazjum. Podczas części oficjalnej burmistrz Śremu Adam Lewandowski wręczył dyrektorowi gimnazjum nadanie imienia polskich noblistów. Następnie przez rodziców uczniów został przekazany na ręce pocztu reprezentowanego przez młodzież gimnazjum sztandar, który został poświęcony w niedzielę podczas uroczystej mszy świętej o 10:15 w parafii Najświętszego Serca Jezusa. Na sobotniej uroczystości wśród zaproszonych gości byli m.in. pani Gabriela Wasilewska, przewodnicząca Rady Powiatu, pani Renata Czupała, wielkopolski kurator oświaty, pani Barbara Jabłońska, naczelnik pionu edukacji, pani Zofia Marciniak, przewodnicząca Rady Rodziców oraz dyrektorzy śremskich placówek, szkół, bibliotek, ośrodków sportu, kultury i spółdzielni mieszkaniowej. Po przemówieniach gości, wręczeniu podziękowań dyrektorom i przedstawicielom różnych instytucji, z którymi od lat współpracuje gimnazjum, nastąpiła część artystyczna, w czasie której wszyscy zebrani mogli przybliżyć sobie sylwetki polskich noblistów podczas pokazu multimedialnego i wystąpień uczniów wystylizowanych na swoich patronów. I tak zobaczyliśmy Marię Skłodowską-Curie wraz z mężem Piotrem, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsę oraz Wisławę Szymborską. Część artystyczną uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego. Następnie nadszedł czas na gratulacje i życzenia oraz wpisanie się do księgi pamiątkowej. To jednak nie wszystkie atrakcje, jakie czekały na uczestników uroczystości, gdyż cała szkoła zamieniła się w pomnik swoich patronów. Można więc było zwiedzić pokój patronów, wspaniałą wystawę z przedstawień Quo Vadis i chłopów, przechadzać się po pokoju Miłosza i Szymborskiej oraz zobaczyć wystawę związaną z ich życiem i twórczością, a w specjalnym kąciku zapoznać się z przygotowanymi na podstawie wierszy poetów widowiskami. Próbą Hioba na podstawie tekstów Czesława Miłosza i na dworcu na podstawie tekstów Wisławy Szymborskiej. Dla miłośników nauki nie lada atrakcją było zwiedzanie laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie. Ciekawą aranżacją była też wystawa związana z Lechem Wałęsą, która przypomniała o działaniu Solidarności i o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej. Na gości czekał również pyszny poczęstunek. Nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły z tej okazji składamy serdeczne gratulacje. Natomiast, jak już wcześniej wspomnieliśmy, w niedzielę odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz proboszcz Ryszard Adamczak poświęcił sztandar gimnazjum imienia polskich noblistów, a w homilii skierowanej głównie do młodzieży podkreślił, jak ważne jest pielęgnowanie spuścizny, jaką pozostawili po sobie nam wielcy przodkowie. O oprawę liturgii zadbali nauczyciele i uczniowie gimnazjum. W poniedziałek nastąpił ciąg dalszych uroczystości, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz reprezentanci poszczególnych szkół. 26 października o godzinie 9 w małej sali gimnastycznej odbył się konkurs wiedzy o polskich noblistach. W konkursie wzięli udział reprezentanci klas pierwszych, drugich i trzecich. Skład jury był następujący. Dyrektor Jerzy Kostrzewski, pani Teresa Michalak, pani Dorota Paszek oraz dwóch przedstawicieli z samorządu uczniowskiego. Ostatecznie liczba uczestników wynosiła 18 osób. Każdy uczeń dostał arkusz zawierający 20 zadań testowych. Konkurs trwał godzinę. Wyniki zostały ogłoszone zaraz po zakończeniu współzawodnictwa. Nagrody w postaci dyplomów i książek ufundowanych przez Radę Rodziców wręczane były o godzinie 10:30 w stołówce szkolnej. Pierwsze miejsce zajął Kamil Sąsiadek, klasa 2 G. Drugie miejsce ex aequo Piotr Banachowicz, 2 A oraz Ewa Matuszczak, 2 H. Trzecie miejsce ex aequo Bartosz Górka, 1 A i Daniel Finger, 1 H. Zwycięzcom gratulujemy, a reszcie uczestników życzymy sukcesów w przyszłym roku. 4 listopada 2009 roku o godzinie 8:30 w stołówce szkolnej Gimnazjum nr 1 imienia Polskich Noblistów w Śremie odbył się pierwszy etap konkursu pod hasłem Ja wobec życia i twórczości Jana Pawła II. Tego dnia uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat wielkiego Polaka, a także oddać hołd papieżowi Polakowi poprzez uczestnictwo w konkursie.
Organizatorkami konkursu były pani Izabela Makołowska i pani Dorota Wojna. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie wysłuchali również słów Ojca Świętego kierowanych do młodzieży w Sandomierzu z 1999 roku. Każdy z uczestników otrzymał zestaw 50 pytań otwartych i zamkniętych. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mieli godzinę. Każdy uczestnik po zakończeniu rywalizacji dostał słodki upominek. Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi postać papieża Polaka stała się bliższa sercu młodzieży, a jego nauki zostaną zapamiętane i wykorzystane przez kolejnych młodych ludzi. W piątek, 6 listopada 2009 roku w stołówce szkolnej odbyło się przedstawienie pod tytułem Balladyna. Spektakl był wystawiony przez trzech aktorów ze studia artystycznego Art Sol w Białymstoku. Aktorzy wcielili się w rolę Balladyny, Aliny, matki sióstr, Kirkora oraz narratora. Przedstawienie zostało wystawione dwa razy. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów. Po spektaklu aktorzy otrzymali zasłużone brawa. Była to świetna okazja, by utrwalić sobie szkolną lekturę. A teraz zapraszamy na wiadomości sportowe, które przedstawi Marta Jakubowska. Nasza szkoła może poszczycić się sukcesami sportowymi w następujących konkurencjach. W 24. biegu imienia Dezyderego Chłopowskiego w Turwi w różnych kategoriach wiekowych zajęliśmy miejsca na podium, w tym miejsce pierwsze. Bieg sztafetowy powstańców wielkopolskich w Śremie dostarczył nam kolejnych zwycięzców. We wszystkich kategoriach wiekowych nasze drużyny zajęły pierwsze miejsca. W sztafetowych biegach przełajowych na dystansie 10 razy 800 metrów i 10 razy 1000 metrów na poziomie powiatowym nasze dziewczęta i chłopcy zajęli najwyższe miejsca na podium. Biegi przełajowe Memoriał 20 października w różnych kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęli Kamil Hańczyk z klasy 2D oraz Szymon Górny z klasy 3A. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. A teraz konkursy przedstawi Kasia. W naszej szkole w październiku odbyły się konkursy wojewódzkie z poszczególnych przedmiotów. Język polski, język angielski, język francuski, matematyka, historia oraz geografia. Wszystkim uczestnikom życzymy pomyślnych wyników. To już wszystko w naszym programie. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka już wkrótce. Żegnają się z Państwem Katarzyna Małkowska, Marta Jakubowska.